Sylwia Micek, dobry wieczór Państwu. Czas poznać najbardziej aktualne pogodowe informacje dla naszego regionu. Zapraszam. Jutro kontrolę nad pogodą przejmie układ wysokiego ciśnienia, a z północnego zachodu napływać będą do nas chłodniejsze polarno-morskie masy powietrza. Ta nadchodząca noc zapowiada się spokojna. Teraz lokalnie może jeszcze przelotnie padać, ale w nocy opady będą już zanikać. Termometry na przeważającym obszarze regionu wskażą tej nocy 12 stopni, w Nowym Sączu 11, w Zakopanem 9. Jutrzejszy poranek powita nas mgłami, ale gdy opadną, niebo będzie pogodne. Dopiero w drugiej części dnia lokalnie chmur przybędzie i mogą pojawić się przelotne opady. Na termometrach 25 stopni w północnej części regionu, 23 w centrum i 20 na Podhalu. Opady, o których Państwu wspomniałam, mogą pojawić się jutro w Zakopanem i można się ich spodziewać już od godziny 14. Ciśnienie początkowo wzrośnie, później pójdzie w dół, a w południe krakowskie barometry wskażą 991 hektopaskali. Poniedziałek zapowiada się pogodny i ciepły, termometry wskażą od 24 do 26 stopni. We wtorek chmur przybędzie i pojawią się opady, a na termometrach w regionie od 19 do 22 stopni. Mapa z prognozą jakości powietrza jest zielona, a to oznacza, że jutro w całym regionie będziemy oddychać czystym powietrzem. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia już jutro.